Hej, cześć, witam w moim podcaście o filmach. Zanim przejdziemy do rzeczy, na początku kilka ogłoszeń. Pewnie już ukazał się materiał o filmie Titan. Sam tego nie wiem, bo mówię do Was trochę z przeszłości. Jeszcze nie wiem, kiedy opublikuję ten materiał i kiedy go słuchacie, ale postanowiłem nagrać kilka słów zaraz po filmie. Nagrywam to 13 stycznia. Sam jeszcze nie wiem, kiedy ten materiał ujrzy światło dzienne, bo film, o którym opowiadam, ma premierę 25 lutego dopiero. Udało mi się go obejrzeć przedpremierowo i to z dość dużym wyprzedzeniem. A w planie mam nagranie odcinka o Titan, o zdobywcy Złotej Palmy z poprzedniego roku, który ma premierę 14 stycznia. Widziałem go przedpremierowo jeszcze w grudniu, no ale wtedy jeszcze nie miałem w planach tego podcastu, więc po prostu nagram to na równi z premierą. Mam nadzieję, że ten odcinek już się ukazał, gdy tego słuchacie. A dzisiaj pomówimy sobie o nowym filmie Kenneta Branagha, reżysera takich filmów jak Thor, Kopciuszek, Morderstwo w Orient Expressie, a teraz w tym roku ma wyjść jego film Śmierć na Nilu. Zresztą w tych filmach gra główną postać Herkulesa Poirot z powieści Agaty Christie. Wcześniej jeszcze odpowiadał za ekranizację kilku dramatów Szekspira. Jest również aktorem, tak jak powiedziałem, że grał w swoich filmach. Często mu się to zdarza. Grał u Christophera Nolana w Dunkierce, ostatnio w Tenet. Grał też w Harrym Potterze, w Komnacie Tajemnic, Gilderoya Lockharta, tego nauczyciela od obrony przed czarną magią, takiego, który nic nie potrafił, dość taka komediowa postać, więc jest to osoba, która spełnia się na różnych płaszczyznach dramatycznych, komediowych, aktorskich, reżyserskich. Jest również scenarzystą, bo pisze scenariusze do swoich filmów, nie wiem czy do wszystkich, ale na pewno napisał scenariusz do Belfastu, czyli film, który ujrzy światło dzienne 25 lutego i pewnie będzie się bił o najważniejsze, najpopularniejsze nagrody sezonu rozdania nagród, czyli o Oscary. We all have a story to tell. But what makes each one different is not how the story ends, but rather the place where it begins. Film nie powstałby, gdyby nie pandemia koronawirusa. Trochę ciekawe, bo w zasadzie jest odwrotnie. Filmy nie powstają przez pandemię, filmy, seriale. A tutaj było zupełnie odwrotnie, chociaż kolejne fale koronawirusa trochę paraliżowały pracę nad tym filmem już na planie filmowym. Jednak pomysł w głowie Branagha zrodził się właśnie podczas tej pierwszej fali koronawirusa, gdy na całym świecie, czy tam prawie na całym świecie, był taki twardy lockdown, bo Branagh wrócił myślami do swojego dzieciństwa. On pochodzi właśnie z Belfastu, z Irlandii Północnej. Dorastał w latach 60. w tamtym czasie i ten film opowiada o prawdziwych wydarzeniach, o konflikcie, który rozegrał się na takim podłożu etniczno-politycznym, który rozgrywał się na obszarze całej Irlandii Północnej, trochę na obszarze Anglii, Irlandii, no ale głównym takim zarzewiem, źródłem konfliktu był właśnie Belfast. Ten konflikt trwał od lat 60. aż do 98. roku i wtedy podpisano takie porozumienie o złożeniu broni, można tak powiedzieć. Oczywiście tam nie występowały przeciw sobie takie regularne armie, w zasadzie takie bojówki różnych grup społecznych, a tak naprawdę bojówki katolickie i protestanckie, bo na tym podłożu tak ten konflikt najbardziej się zaognił, ponieważ katolicy nacjonaliści chcieli dołączyć do Irlandii, a protestanci chcieli pozostać w Wielkiej Brytanii jako część korony. I tak ten konflikt przez kilkadziesiąt lat trwał, aż do 98 roku i Branagh bardzo dobrze zapamiętał czas, jak był dzieckiem i ten konflikt właśnie wtedy wybuchł, bo film dzieje się w roku 69, wtedy gdy Branagh miał kilka czy kilkanaście lat.
jest on filmem bardzo osobistym, bardzo takim autobiograficznym. Nawet widać, że główny bohater, o nim zaraz, bo głównym bohaterem jest kilkuletni chłopak, 9-10-letni, wygląda trochę jak Brannon. Pewnie podobnie wyglądał 60 już kilku chyba letni reżyser, gdy miał tyle lat, ile ten główny bohater tego filmu. Ale okej, dlaczego ten COVID? Bo tak trochę gdzieś tutaj poszedłem w inny wątek. Brannon w wywiadach przyznaje, że gdy siedział w domu, jak większość z nas, to odezwały się wspomnienia jego z dzieciństwa też siedzenia w domu. Że on powiedział, że on już lockdown kiedyś przeżył. Gdy dla wielu z nas był to taki pierwszy raz, to on już ten lockdown miał. Dlaczego? Dlatego, gdy doszło do tych konfliktów, przynajmniej do tej początkowej fazy, to rodziny zarówno katolickie, jak i protestanckie, no po prostu siedziały w domach. Siedziały w domach, rząd Irlandii Północnej kazał, zakazywał wyjścia z domów, tylko po najpotrzebniejsze rzeczy. Nie wolno było się spotykać w jakichś tam większych grupach, bo to mogło być źródłem już jakiegoś konfliktu i tak dalej, że po prostu on opowiada, że ta sytuacja, która działa się wtedy, no przypominała mu dokładnie to, co działo się w 2020, no czy jeszcze w 19 roku, w 20 bardziej, na początku, że wszystkie wspomnienia tak krok po kroku wróciły i właśnie wtedy podczas tego pierwszego covidowego uziemienia zaczął pisać scenariusz do tego filmu, mając na względzie te przeżycia z tamtych czasów i te przeżycia z tych. I sam mówi, że ten film gdzieś tam po części trochę o tej pandemii opowiada, o tym, że zostajemy sami, że nagle świat się wali, bo dla tego chłopczyka, jakim był Brannon, no świat się nagle zawalił w jednym momencie. Przeszkody w funkcjonowaniu do szkoły i to nie takie fizyczne na ulicy, bo też się takie pojawiały, ale no w zasadzie takiego chłopca to wyglądało jak wojna. Czasami rzeczywiście to wyglądało naprawdę jak wojna na ulicach Belfastu, więc ten świat wywrócił się do góry nogami i wywrócił się kilkadziesiąt lat później, tylko już nie dla samego Belfastu, tylko dla całego świata. I film bardziej skupia się na tym położu, na tym podłożu etnicznym, religijnym. Tak naprawdę tylko na tym podłożu się skupia, tam nie są poruszane żadne wątki polityczne, na tym konflikcie między katolikami i protestantami. Rodzina, bo film opisuje historię rodziny dziadków, rodziców i dwójki chłopców. Rodzina jest protestancka i w filmie tak naprawdę protestanci są pokazani jako ci źli, że to są ci antagoniści, jako taka grupa społeczna. Nie wiem, czy krzywdząco, czy nie, bo tak jakoś nie wchodziłem w szczegóły odnośnie tej historii. Zapewne jest bardzo skomplikowana i ciężko dojść do tego, kto pierwszy tym kamieniem rzucił i kto zaczął. No ale tutaj protestanci są jakby ci źli, a katolicy są tą grupą, no, która dostaje lanie na ulicach Belfastu regularnie od protestantów. Nie, to nie jest takie lanie, że tam, nie wiem, kuksańca jakiegoś, tylko po prostu to są takie ciężkie pobicia, plądrowanie sklepów, domów, palenie domów, więc to te sprawy wyglądały dość poważnie. Ale za to ta rodzina, na czele z ojcem, który jest taki bardzo charyzmatyczny, przeciwstawia się temu. To znaczy, może nie budują jakichś kontr manifestacji czy kontrorganizacji nie tworzą, ale w takim sąsiedztwie na tej ulicy, na której żyją, no, mówią nie. Mówią nie temu, tej nienawiści, temu konfliktowi i sami mają przyjaciół katolików, a dla protestantów żyjących wtedy w Belfaście, szczególnie tych takich radykalnych, było to nie do pomyślenia. I na tym opiera się cały film. Na konflikcie tych dwóch grup i na konflikcie wewnątrz protestantów tej rodziny przeciwko tej całej grupie, która wywiera presję na nich, żeby stanęli po ich stronie. To nie są spoilery, bo no, po prostu o to chodzi w filmie, ale już nie będę zdradzał większej ilości zdarzeń, wątków. No ale ta oś filmu polega właśnie na tym. Brannon też w wywiadach mówił o tym, że tak jego życie
z Belfastu, gdy miał te kilka lat, no, opierało się na takich trzech filarach, czyli kino, piłka nożna i dziewczyny. I to rzeczywiście w tym filmie widać, że ten chłopiec zachwyca się tymi trzema sferami. Kino odgrywa dość dużą rolę w jego życiu. Na przykład przez cały ten film przewija się film W samo południe w redakcji Nemana. Nawet jest takie nawiązanie w tej scenie do filmu W samo południe, więc gdzieś to kino tutaj ze sobą rozmawia. No oczywiście takie pojawiają się pierwsze zauroczenia w stosunku do dziewczyn. No i piłka nożna, która jest wszędzie. No, wtedy George Best odnosił największe sukcesy w latach 60. On pochodził właśnie z Belfastu, grał w Manchesterze United, więc Belfast żył właśnie Bestem i żył piłką nożną. A głównym bohaterem, o którym już wcześniej trochę wspomniałem, jest Buddy, grany przez Judah Hilla. Jest to chłopiec 11-letni, mówię o aktorze. Pochodzi z Irlandii Północnej. Tutaj to pochodzenie aktorów będzie odgrywało dużą rolę. I jest to jego debiut, tak mi się wydaje. Może gdzieś grał jakieś epizodyczne role, ale wątpię. Możemy teraz to sprawdzić. No, jakieś takie w filmach krótkometrażowych, chyba z tego co widzę, w jakimś serialu. Ale nie, to serial 2022. No tak, czyli taki debiut w takim poważnym filmie długim, w którym gra główną rolę. I to naprawdę główną rolę, bo właśnie my spoglądamy na ten świat przedstawiony w Belfaście z jego perspektywy. Że ten konflikt, to co się wtedy działo na ulicach Belfastu, to co się dzieje w jego rodzinie, ciągle na to spoglądamy z perspektywy tego, załóżmy, 9-letniego dziecka. Od razu jest takie skojarzenie z filmem, oczywiście Życie jest piękne. Tutaj no, jest taka silna korelacja. Tak jak tam to dziecko patrzyło na dramat, na tą tragedię Holokaustu, tłumacząc to sobie jakoś na swój sposób. Oczywiście to dziecko było okłamywane przez ojca, tutaj jest trochę inaczej, bo tutaj nikt tego Buddy'ego nie okłamuje, no ale jakoś to sobie potrafi tłumaczyć, wyjaśniać, nie rozumie pewnych rzeczy, nie wie dlaczego ten konflikt po prostu istnieje. To też było ciekawe, to był ciekawy zabieg, bo ten film jest czarno-biały, a on nie patrzy na świat w sposób czarno-biały. Miałem wrażenie, że ta czerń i biel nie jest tam użyta bez jakiejś takiej większej przyczyny, bez przypadku, bo pokazuje tą jakby zero-jedynkowość tego świata, który wtedy istniał w Irlandii Północnej, w Belfaście, czyli katolicy i protestanci, nie było nic pomiędzy. Tam nawet padają takie słowa, że jeżeli nie jesteś z nami, to jesteś przeciwko nam i koniec. Nie było jakiejś trzeciej drogi. Tam nawet też jest taki motyw właśnie dwóch dróg, że musisz wybrać po prostu jedną, koniec. Nie ma trzeciej, nie ma jakiegoś wyjścia gdzieś poza Belfast, poza katolików czy poza protestantów. To nawet bajka o tym podział, tylko jeżeli jesteś z katolikami, zwalczasz protestantów i odwrotnie. I ta czerń i biel, no tak, takim jest trochę symbolem tego, tej dwubiegunowości tego świata. A ta główna postać, ten Buddy, gdy ogląda filmy na przykład, to widzi je w kolorze. I tam te, jakby my cały film oglądamy w czerni i bieli, ale niektóre sceny pojawiają się w kolorze. I to są to sceny oglądania filmów przez tego chłopaka. I jakby możemy patrzeć na to, co on ogląda, jego oczami, przez co widzimy, że on na ten świat patrzy zupełnie inaczej. Że on nie rozumie tego podziału na protestantów i katolików. Tam bardzo często zadaje takie proste pytania. No ale dlaczego my, no, czyli jako protestanci, tak jako ogół, nienawidzimy tych katolików? Dlaczego oni się biją z nami? I tak dalej, i tak dalej. I wtedy dochodzimy do wniosku, że kurde, jakie to jest bezsensowne. Że takie konflikty są bezsensowne. Oczywiście to jest jeden z przykładów, bo można je mnożyć na całym świecie aż do dzisiaj. Nie wiem, chociażby muzułmanie i chrześcijanie i tak dalej, czy w przeszłości, czy w teraźniejszości. Więc to dziecko nam pozwala zrozumieć, że tak naprawdę no, musimy czasami spojrzeć na świat jako dzieci i wtedy to będzie takie prostsze, po prostu kolorowe, tak jak on widzi te filmy w kolorze, tak
no my czasami powinniśmy patrzeć na ten świat jak dziecko, takie dobre, zwykłe dziecko. A co do jeszcze aktora, no ja miałem trochę z tą postacią problem, bo no okej, z jednej strony ciężko wymagać od takiego młodego chłopczyka, nawet nie chłopaka, tylko chłopczyka, gry na jakimś największym poziomie, ale no, dużo już się naoglądałem filmów czy seriali, w których dzieci potrafią zagrać, także jestem pełen zachwytu. Chociażby na przykład dzieci ze Stranger Things. No, szok. Tak jak te dzieci tam zagrały, to byłem naprawdę pod ogromnym wrażeniem. A tutaj ten chłopiec, ja po tym chłopcu widziałem, że on po prostu gra. Może nie w całości filmu, ale przez jakąś część miałem po prostu takie poczucie, że on nie jest tą postacią, tylko gra tą postać. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. I to momentami było takie sztuczne, ale dobra, może się czepiam. No to on ma kilka, czy teraz kilkanaście, nie wiem, z 11 lat, więc no właśnie, ciężko od niego wymagać, żeby tutaj był kimś nie wiadomo jakim aktorem. No ale po prostu tak, taką miałem myśl na ten temat. Mama says if we went across the water, they wouldn't understand the way we talk. If they can't understand you, then they're not listening. You know who you are, don't you? Your buddy from Belfast, where everybody knows you. Hey, buddy! Your mom's calling you the ass! Reszta aktorów, którzy grają członków tej rodziny, to Katrin Balfe. Ona grała matkę tego chłopca. Wcześniej grała w takim filmie jak na przykład Le Mans 66. Ona jest z Dublina, czyli z Irlandii. Można powiedzieć, że po drugiej stronie barykady. Dziadka chłopca gra Kieran Haynes. I on jest z Belfastu już na przykład. Także tutaj taka ciekawa alegoria, nawiązanie. On grał na przykład w Grze o Tron tego Raidera, tego gościa, który jakby przewodził tym plemieniem dzikich za murem. To właśnie on. Grał w takim serialu Rzym, grał tam Juliusza Cezara, ostatnio kilka lat temu też grał w Milczeniu u Martina Scorsese. Babcie chłopca grała Judi Dench, ta Judi Dench z Jamesa Bonda, która grała M. Ona jest za to z Yorku, z Wielkiej Brytanii. Tutaj taka różnica i teraz największa perełka. Jak się dowiedziałem, to byłem w szoku, ale już po obejrzeniu filmu. Ciekawie, jakbym ten film oglądał z tą wiedzą, którą nabyłem już po obejrzeniu. Pomyślałem sobie, że wow, fajny aktor gra ojca tego chłopczyka, taki charyzmatyczny, taki, no tak po prostu dobrze się na niego patrzyło. Nawet nic nie musiał mówić, ale gdy się pojawiał na ekranie, to miał w sobie coś takiego właśnie charyzmatycznego w sobie. Taka też dobroć od niego biła z ekranu. Bo on właśnie był takim uosobieniem dobroci w tej świecie, że on jakby tu swoją rodzinę prowadził ku lepszej drodze, żeby wyjść z tego konfliktu między tymi dwoma grupami społecznymi. No i gdy zobaczyłem, kto gra tę postać, to bardzo się zdziwiłem. Uwielbiam w ogóle takie smaczki w kinie, że dowiaduję się po jakimś czasie o jakichś różnych powiązaniach. Tego mężczyznę, tego ojca Buddy'ego gra Jamie Dornan. Jeżeli nic nie mówi wam to nazwisko, to jest Grey. Tak, ten Grey z 50 twarzy Greya. To jest on. No, moja reakcja, gdy się o tym dowiedziałem, to szkoda, że nikt mnie nie nagrywał. Moja mina musiała być po prostu piękna. Ale naprawdę zagrał tam, no ja byłem pod wrażeniem, kurczę. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze, bardzo tak przekonująco, nie? To, co o czym wam mówiłem, że po prostu naprawdę wierzyłem w tę postać, że on jest takim dobrym facetem, takim zwykłym, ale dobrym facetem. To jest właśnie Jamie Dornan z 50 twarzy Greya. Szok. Czyli wyszedł na ludzi. Warto też się skupić na zdjęciach, bo odgrywają tutaj nieziemską rolę. Już parę słów o nich wcześniej powiedziałem. Ze zdjęcia odpowiada Harris, tej sorki, chyba nie wypowiem dobrze tego nazwiska, Haris Zambarlokos. On jest Cypryjczykiem, może dlatego. Wcześniej wykonywał zdjęcia do Morderstwa w Orient Expressie, do Tora, czyli współpracował już z Brananem i do Mamma Mia, na przykład, do tego filmu, do tego musicalu. I tutaj zdecydowali się Branan i on,
Harris, może po imieniu, na wybór czarno-białego koloru. No to już nie będę się powtarzał, czyli ja to odczytałem jako ten konflikt na linii katolicy-protestanci, czyli ukazanie takiego świata zero-jedynkowego. Więc to był, no był naprawdę dobry wybór, ale zresztą te zdjęcia od takiej strony, już nawet nie pod względem kolorów, tylko od takiej strony po prostu nagrywania tego filmu też robią wrażenie. Widzimy tam dużo mastershotów, ale w takich scenach z udziałem tłumu, co jest naprawdę trudne do zrealizowania na planie, więc naprawdę no, niektóre zdjęcia tutaj robią duże wrażenie. Ta czerń i biel też jest tutaj świetnie wykorzystywana. On sam mówi, że wzorował się na zdjęciach takiego fotoreportera Philippa Jonesa Griffitha. On właśnie wykonywał zdjęcia z tych zamieszek w Belfaście, które miały miejsce w latach 60. I rzeczywiście, gdy później porównałem te zdjęcia do kadrów z filmu, to są dość podobne. Polecam sobie spojrzeć na tą relację Philip Jones Griffiths, tą fotorelację z tamtych wydarzeń. Co też ciekawe, Harris umieszcza swoich bohaterów w takich klatkach. Nie wiem, jak to opisać. Chodzi o to, że często widzimy kadry, które są zamknięte, że na przykład obserwujemy bohaterów przez okno albo za jakąś siatką, z jakimiś takimi słupkami, nie? Jakby byli w więzieniu. I to się pojawia przez film, ten zabieg, no jest powielany kilkunastokrotnie w zasadzie, więc wydaje mi się, że nie jest to przypadek. I to też ma swoje odbicie w fabule. No bo tak, bohaterowie są zamknięci w domach, o czym już sobie powiedzieliśmy. Są zamknięci w Belfaście, bo ta rodzina chce opuścić ten Belfast, chce się stamtąd wydostać, ale no nie jest to takie proste, żeby tak po prostu ze wstrzyknięciem palcem sobie stamtąd wyjechać. Są też metaforycznie pokazani w takiej sytuacji bez wyjścia, że muszą się opowiedzieć ze którąś ze stron, a nie chcą tego robić, chcą po prostu żyć pokojowo, tak? A nie w konflikcie. No i wracamy tutaj też do tego COVID-a. Taką możemy paralelę stworzyć między tymi dwiema sferami, że też ludzie są zamknięci, o czym mówił Brana, są zamknięci w tym lockdownie w swoich domach. Gdy obejrzycie, to może też zwrócicie na to uwagę, na to zamknięcie bohaterów po prostu w takich zwyczajnych kadrach i można powiedzieć, że się doszukuje jakichś większych znaczeń, ale wydaje mi się, że nie, bo niektóre ujęcia, niektóre kadry można byłoby zrealizować tak normalnie, pokazywać tych bohaterów, te postaci w sposób taki no zwyczajny, tak, że jest kamera nakierowana na kogoś i tyle, a tak nie jest i to jest no bardzo częste w tym filmie, no ale to tak fajnie tutaj się wpisuje w to całe przesłanie i w to no, o czym jest ten film po prostu. To leave Belfast. We'll fight this together. This is it. This is what? This is war. Open up your eyes, then you realize. We're living in a civil war. What do you want? I want my family with me. I want you. Powiem wam, że to jest taki film dla każdego, ale jest to zdecydowanie jego pozytyw, jego zaleta. Kojarzy mi się ten film z takim niedzielnym popołudniem i oglądaniem filmu z całą rodziną. To jest takiego typu film i polecam go oglądanie właśnie w taki sposób, bo pomimo tego, że opowiada o tragicznych wydarzeniach, ale dzięki temu, że jest opowiedziany z perspektywy dziecka, to zupełnie inaczej to wszystko odbieramy. Że jest gdzieś nadzieja, jest gdzieś takie światełko w tunelu, jakaś iskra, jakaś właśnie nadzieja na to, że może być lepiej. I no, zdecydowanie jest to taki film bardzo pozytywny, dzięki któremu możemy odzyskać wiarę w ludzkość. Wiem, że to trochę dziwnie brzmi, bo tutaj mówiłem ciągle o takich tragicznych wydarzeniach i możecie pomyśleć, że to jest zupełnie inny film, czyli taki przybijający i w ogóle taki smutny, ale naprawdę tak nie jest.
ten film tryska życiem, tryska energią, tryska radością i gdy się kończy, to tak jest ciepło po prostu na sercu. No i wydaje mi się, że no, może podbić Oscary, bo ten film trafia do każdego tak naprawdę. No nie wiem, ciężko chyba być przeciwnikiem tego filmu. Okej, okay, no może być dla kogoś pewnie co najmniej taki średni, obojętny, ale według mnie ciężko coś temu filmowi zarzucić, nie? Że ta tematyka, to jak to jest wszystko ukazane, to jakoś będzie przemawiała do ogółu. Ale tutaj, jak dla mnie, jak najbardziej jest to zaleta. No, polecam tak do takiego oglądania tego filmu w rodzinie, ze znajomymi, bo można z niego dużo wyciągnąć. I jego siła też tkwi w prostocie, tam nie ma jakichś przesłań takich filozoficzno-metafizycznych o kondycji człowieka czy coś takiego, nie. Właśnie dzięki temu, że to spaja tę całą historię, ten nasz młody bohater, który no, pięknie widzi świat i tego piękna nam pewnie potrzeba od niego. No i dlatego ten film tak dobrze mi się oglądało. Tyle ode mnie. Wybierzcie się do kina, warto, wybierzcie się ze znajomymi, wybierzcie się z rodziną i cieszcie się tym filmem po prostu. Trzymajcie się, cześć.